Lewy prosty. Dzienny telegraficzny skrót informacji ze świata sportów walki. Cześć wszystkim, ja znowu z auta, jak widzicie. Cały czas gdzieś jestem w trasie, że po prostu nie mogę wcześniej nagrać programu. Witam raz jeszcze wszystkich na kanale Za Ciosem. Dziś mamy 8 marca, święto kobiet, a więc dla wszystkich pań, które subskrybują nasz kanał oraz oglądają program Lewy Prosty, składam najserdeczniejsze życzenia, wszystkiego najlepszego i spełnienia życzeń. Wszystkich, jakie macie, drogie panie. Zapraszam na program Lewy Prosty. Bokserka Laura Grzyb podpisała nowy zawodowy kontrakt z promotorem Andrzejem Wasilewskim. Trzymamy kciuki za same wygrane walki przez Polkę. Artur Gwóźdź na Twitterze odpowiedział na wezwanie do walki przez Michała Pasternaka. Mistrzu MMA VIP. Cieszę się oraz doceniam, że tak utytułowany i doświadczony zawodnik, który ma na koncie ponad 20 pojedynków jak ty, Michale, wyzywa do walki 45-letniego debiutanta z zmiażdżonym kolanem i oczywiście będę o tym pamiętał. Ale jako menadżer, widząc twój potencjał medialny i chęci mocnych start, jestem w stanie załatwić ci dobre walki w topowych organizacjach, napisał szef grupy Artnox. Lee Chadwick, rywalem Macieja Różańskiego na gali Bellator w Londynie 13 maja. 37-letni Anglik jest na fali dwóch zwycięstw z rzędu. Nicolae Hantea, nowym rywalem Kaspra Formeli w walce mistrzowskiej w kategorii piórkowej podczas gali FEN 39, która już w najbliższą sobotę w Ząbkach. Z okazji Dnia Kobiet, jako cała redakcja Za Ciosem, chcieliśmy złożyć najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich pań, które uprawiają sport, które nas oglądają i subskrybują nasz kanał. Bądźcie zdrowe i szczęśliwe i osiągajcie sukcesy w swoim życiu sportowym, zawodowym, jak i prywatnym. Wszystkiego najlepszego, drogie kobiety. To by było na tyle, jeśli chodzi o środowe informacje z 8 marca 2022 roku. Ze sportu walki. Do zobaczenia już jutro na kanale Za Ciosem. Pozdrawiam serdecznie i sorry, że jestem taki senny, ale chyba na mnie już pora. Pozdrawiam.